Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek. Dzisiaj sprawdzimy sobie Drive, hashtag Drive, tak nazywa się ta gra i teraz mamy wersję rajdową tej gierki. Teraz, bo wcześniej była dostępna gra o tej samej nazwie na telefony, z tym, że ona dotyczyła zupełnie czegoś innego, ale grafika była podobna i jest to taka bardziej mini gra, gdzie mamy takie kreskówkowe samochody, kreskówkowy świat, ale powinna mieć małe, niskie wymagania. Tutaj możemy sobie jeszcze coś... O, możemy coś przerobić, tego nie sprawdzałem, czekaj. A, dobra, to będzie w pełnej wersji gry. Na razie gram w wersję demonstracyjną i wy też możecie sobie to demo sprawdzić, jeśli chcecie. No i przetestujmy, zobaczymy jak to wygląda. Gram używając pada, ale może będzie też wspierana kierownica później. No i lecimy. Jesteśmy w Niemczech. Przypomina mi ta grafika Firewatch. Nie, jak to się nazywało? Ta gra taka, gdzie się chodziło i się lasy pilnowało, żeby się nie zapalały. O, taka po prostu kreskówkowa grafika jest, nie? Mam tutaj skrzynię manualną i mamy też widok z kokpitu. Także to nie są żarty. Wygląda to naprawdę ciekawie. Testowałem ich grę na telefony. I grało się całkiem fajnie. Tak chwilę sobie odpaliłem, żeby zobaczyć ten, wiesz, początek. Moim zdaniem dźwięki są trochę niedopracowane, bo tak jakbyś słyszał tylko skrzynię biegów, ewentualnie jakąś turbosprężarkę ledwo, a silnika w ogóle, nie? No, kompletnie nie słychać silnika. O, jakbyśmy elektrykiem jechali, może to jest elektryczne auto? Bo oni tam w swojej grze też mieli elektryka. No, trzeba było paliwo zdobywać i tak dalej. O, to taka minigierka. Jak chcecie, możecie sobie przetestować demo w wolnej chwili. Ciekawy jestem pełnej wersji gry. Myślę, że to będzie dobry tytuł do konsol... O, źle pojechałem. Myślę, że to będzie dobry tytuł do konsol przenośnych, takich jak na przykład Rogue Ally, na której bardzo dużo gram, albo na Steam Decka. No bo nie wygląda, jakby miała mieć duże wymagania. Komputer słyszę, że też nie wszedł mi na jakieś wyższe obroty, więc tak, żeby sobie gdzieś tam zabić czas w podróży, myślę, że spoko opcja. Ale tak do jakiegoś hardkorowego grania na kompie, to chyba nie. Ale chciałem przetestować razem z wami. Ojej, muszę słuchać pilota, bo ciężko wyczuć, w którą stronę skręcić, jak mamy. O! Okej, to było coś ciekawego na rajdzie. Byłem zaskoczony trochę. Widok z kokpitu całkiem fajny. Co do prowadzenia, jest takie proste. Nie mogę tutaj zarzucić tym samochodem, wiesz? Tak jak to lubię robić na rajdach. Po to się gra w te gry rajdowe, nie? Żeby można było sobie gdzieś tą dupką zarzucić. Nie mogę obracać też kamery tutaj. O! Kurde, bo redukcja biegów jest pod X-em w Forza Horizon 5 i znowu zresetowałem auto. Czekaj, to jest tak. Chyba pod A jest hamulec ręczny. Tam było sterowanie, ale ten... Dym z podopon wygląda fajnie. Znaczy, dym. To taki kreskówkowy, no. Jeździ się przyjemnie, tak jak w GTA 5 trochę, w GTA Online. Ja mam wrażenie, nie jest to jeżdżenie takie typowo rajdowe. Samochód jest na każdej nawierzchni prawie tak samo przyczepny. Przynajmniej między szutrem a asfaltem nie ma jakiejś kolosalnej różnicy. Więc zdecydowanie to jest miejsce, nad którym powinni popracować twórcy. Ale wygląda to obiecująco. Kiedyś chyba była taka gra z tym, że mieliśmy tam rzut izometryczny. Raczej taki z góry po prostu. Nazywała się Art of Rally. I tutaj mamy już widok zza samochodu lub z kokpitu. No i grafika jest taka prosta, więc jak macie jakieś tam słabsze sprzęty czy coś, to można sobie odpalić. Tutaj mamy jeszcze tryb kariery. O, możemy sobie nawet wziąć udział w tym trybie. Myślałem, że jest zablokowany w demie. No to sprawdźmy, jak to wygląda. Aha, jest... Tylko jeden tor, niestety. W ogóle mam wrażenie, że pilot ma akcent jak Arnold Schwarzenegger. Posłuchajcie go chwilę. Right three.
Ej, tutaj trochę dupkę zarzuciło, fajnie. That's good, but can we walk to the top? No kurde, ej! Jeden do jednego chyba jak Arnold Schwarzenegger. A, tu można sobie skrócić. Left two. Left three. Left square. Let's maintain a blitz tempo. Right two. Not there yet. Left two. Reminds me of a flying rabbit. Pilot coś tam gada dziwnego co chwilę, ja go tam słucham. Oh, not there yet, what the hell. Czyli nie jesteśmy jeszcze na miejscu. Right two. Tak, moim zdaniem samochody prowadzą się zbyt prosto, nawet jak na pada, bo nie ma tego takiego zarzucania, a może to jest taki początkowy samochód, który... O, w sumie nie byłem pierwszy, okej, czyli trzeba szybciej zapierniczać, żeby coś tam osiągnąć. No dobra. I tutaj żeśmy sobie osiągnęli piąty poziom. Czy jest jakiś inny tor? Next race, zobaczmy. Właściwie to nie race, tylko rally, ale okej. Wyścig to coś innego niż rajdy. I znowu, jesteśmy w Niemczech, ale teraz jest inny OS. This is for every petrolhead and Deutsche Electric cheering for us. No kurde, jak jeden do jednego, ty! Arnold Schwarzenegger, on ma taki charakterystyczny akcent. Musieli zrobić w AI jakieś ten... jakąś kopię Schwarzeneggera głosu. Teraz można robić takie rzeczy przy pomocy AI. Left two, right one. Right one. Like a swift alpine descent. Też mam wrażenie, że samochód zbyt gwałtownie reaguje na skręt, może? Sam model wygląda jak z klocków Lego. Ostatnio sobie właśnie składałem z klocków Lego różne modele z Speed Champions. Wow! I podobnie wygląda do tego. Szkoda, że kamery nie można obrócić, żeby zobaczyć go z każdej strony, nie? Right two. Left square. Okej, czyli skupiłem się na takiej jeździe typowo rajdowej wcześniej, a tu trzeba dużo szybciej. Może dlatego te samochody są takie super skrętne, znaczy ten samochód jest taki super skrętny, żeby jechać znacznie szybciej niż zawsze jadę na rajdach, czyli jak gram sobie w WRC, no to cisnę raczej tak, żeby się nie rozwalić. Wow! A tutaj widać, że te rajdy są tak, a z przymrużeniem oka traktowane, nie? Jakiś pilot co gada jakieś głupotki. Grafika jest taka kreskówkowa. Raczej nie grałbym w to na kierownicy, no bo też można by było ustawić 180 stopni obrotu i można cisnąć. Ale to raczej gra na pada i taka mini. Myślę, żeby była właśnie doskonała do przenośnej konsolki. Muszę sobie sprawdzić ją na ROG Ally, tą demonstracyjną wersję. Na ROG Ally w ogóle jakoś więcej dźwięków jest? Coś chyba na Steamie miałem źle ustawione, ziomek. Ale tak, giera działa bardzo dobrze na konsolce, więc raczej tutaj bym sobie grał niż na, wiesz, komputerze ogromnym. Fajna taka minigierka na przenośną konsolę. Ciekawe jaka będzie pełna wersja, nie?